S.A.A. generalnie robi dobre się szoty. Dobre szoty. Z Saj robi chyba. Halo, dzień dobry, proszę pani. Ja 19 bym chciała przyjechać do Częstochowy. Halo! No słucham. 19 bym chciała wziąć pokój na 4 dni, bo będę oklejała samochód. Czyj? Słucham! No czyj ten samochód będzie pani oklejała? No mój samochód będę oklejała, jestem umówiona z fachowcem i to jest aż w Częstochowie. Ja muszę przyjechać i potrzebuję pokój na 4 dni. To tak długo będą obklejać? To no, będzie jakiś pobyt służbowy? No myślę, że pobyt służbowy, bo samochód jest na firmę. To w zależności, czym się firma zajmuje. Czy będzie spełniała warunki na oświadczeniu? Słucham! No musi pan, czy pani, nie wiem, zabrać sobie z pracy jakąś takie zaświadczenie o delegacji albo pobycie służbowym. Czym firma się zajmuje? My kisimy ogórki i wędzimy kiełbaski i mięsko. No to... No co? No nic, po prostu, no, wesołych świąt. No wzajemnie, no szczęśliwego jaja, ale co z tym pokojem? To ja może poproszę maila i ja wyślę to oświadczenie i wtedy może się uda podpiąć te kiełbaski, kiszone ogórki pod jakąś z podpunktów na tym oświadczeniu. No bo ale ci... jakie oświadczenie? Ja poproszę o pobycie służbowym. No to wezmę fakturkę i po temacie. No po temacie, ale tą fakturkę najpierw trzeba oświadczenie podpisać. No z jakiego podpunktu, po prostu podpiąć się pod jakąś firmę. Musi to być albo jakieś utrzymanie ruchu, albo jakieś służby medyczne, czy... Pisze pani, kurwa, służby medyczne. No to jak pan tak wpisze, czy pani, no to wtedy... Ja byłam kiedyś pielęgniarką. Ale kiedyś, a teraz? A teraz... No dobrze. Przetwórstwa raczej, no nie wiem, czy znajdziemy tutaj w oświadczeniu. Nie przetwórstwa, a medycyna. Ogórki kiszone w medycynie, no super. Proszę pani, ja byłam kiedyś pielęgniarką. No to proszę się zapytać, czy pani wystawią takie oświadczenie. Dobrze, czy pani mi wystawi takie oświadczenie? A nie ja. Ja na podstawie tego oświadczenia mogę zameldować w pokoju. To kogo ja mam zapytać? No nie wiem, no ja mogę wysłać na maila takie oświadczenie. Pani sobie przejrzy i zobaczy, czy pani pobyt służbowy może, czy któryś z tych podpunktów spełnia po prostu te warunki i tyle. A powie mi pani, a jak ja bym chciała pojechać do Częstochowy do lekarza, czy wtedy ja mogę spać u pani, czy nie? Jeżeli będzie zaświadczenie od lekarza albo takie, no zaświadczenie, że właśnie ma pan wizytę czy pani, to nie ma problemu. Chuj, to ja się od razu do dentysty zapiszę. No i jak najbardziej, jak dentysta wypisze, że tu jest akurat niezbędna wizyta i niezbędny nocleg, to nie ma problemu. No to dentysta niech podłubie w gębie i będę mogła spać. Najwyżej. No i po sprawie, to niech pani zapisuje. Janina Bąk, 19 kwietnia 2021 rok, wizyta w hotelu. Merkurew, Częstochowa. A jaki numer telefonu? Mój.
Pani. Na mój numer telefonu. No proszę. Ale o co? O numer telefonu. Na mój. No tak, ale kogo? No mój numer telefonu. No proszę mi podać, jakie są cyfry w tym numerze telefonu? To proszę po ludzku. Już notesik swój wezmę. To nie pamięta pani? Nie, a jak, po co ja mam pamiętać? Ja tylko tutaj z rodziną rozmawiam. Mam! Proszę. Już pani zapisuje? Tak. Na pewno? Na pewno. 787? Tak. 021? Tak. 585? Dobrze, a jeszcze raz poproszę, proszę mi podać imię i nazwisko. Jaśka Bąk. Bąk Jaśka? Jaśka Bąk. No dobra. Proszę pani... Około której godziny pani przyjedzie? Ja nie wiem, to pani kurwa za 16 dni dopiero. No ale bardziej po południu czy wieczorkiem się można pani spodziewać? Ja nie wiem, jak ja wstanę, wie pani? No dobra, to... Mnie to zależy, czy odwiedzi mnie facet, kurwa, czy nie. Dużo czynników wpływa na moje wstawanie. Raz wstaję o 6, raz o 15. A i powie mi pani, jaka to będzie cena za 4 dni. Sumować od razu, czy powiedzieć, jaka będzie za dobę? Sumować. Ze śniadaniem czy bez? A ile kosztuje śniadanie? 44 zł. To co to kurwa za śniadanie? Bardzo dobre. Podawane do pokoju. Nie, ja wolę o suchym pysku sobie siedzieć i 4 dychy za śniadanie płacić. No można i tak, jak najbardziej. A samochód będzie na parkingu? No nie, bo jadę oklejać. A no tak, dokładnie. Co pani dobra. Paliła dzisiaj? Nie palę. Marihunaen? Nie, no nic nie palę. A proszę mi powiedzieć, czy dla jednej osoby ten pokój, czy dla dwóch? Nie, ja przyjeżdżam z Fagasem. Duże łóżko małżeńskie, czy dwa oddzielne? Właśnie nie wiem. Z jednej strony by się przydało duże, a z drugiej strony ja z tym brudasem kurwa nie chcę spać. No to musi pani zdecydować. Ja bym chciała pofiglować na dużym, a spać osobno. No to trójkę albo studio. O kurwa, co to? Stówę drożej, ale wygodnie będzie. Duże a, co to będzie? Dostawka. Duże łóżko plus sofa. I ja mam spać kurwa na sofie? Ja głowę na sofie wypierdolę wtedy. I ile to będzie kosztowało? 319 za dobę. Za 4 dni ile to wyjdzie? No bardzo dużo, ale... Już liczę. No. Bez śniadania, bez parkingu 1276 zł. Kurwa, to jak w Egipcie wakacje. A jak będzie zwykłe łóżko duże, to 876. Ale ja wezmę te droższe, ale śniadanie gratis. No niestety, no nie ma tak dobrze. Jest. Pani mi załatwi. No nie mogę. A czemu? No bo nie mam takich możliwości. Nie jestem tutaj decydująca. To ja poproszę osobę decydującą. No ale nie w Wielką Sobotę o godzinie 21.
Ja to nawet nie wiem, że dzisiaj Wielka Sobota. No to można w tygodniu zadzwonić do południa, kiedy jest ktoś, kto zdecyduje, czy może być taka... Dadzą za darmochę, czy nie? No raczej za totalną darmochę nie. Nie! Nie. Kurwa, troszkę drogo. A jaka zniżka dla emerytów? Emeryturowa tak zwana, 30% się należy. Ale teraz emerytom... Teraz emeryci mają bardzo w porządku. Mają trzynastki, czternastki, to raczej te 800 zł za 4 dni to nie jest dużo. Ta, za tą trzynastkę, czternastkę to ja kurwa butów dobrych nie kupię. Bo może za duże wymagania. No, przecież nie będę chodziła kurwa w trampkach z hali targowej. No a my możemy, jak pracujemy i mamy pensje takie chude, a emeryt ma czternastkę, piętnastkę, siedemnastkę? Ja proszę pani, powiem tak. Ja bym wolała nie mieć tych kurwa trzynastek, czternastek, ale żeby było normalnie na świecie. No ja też bym tak chciała. No, bo ja proszę pani, dzisiaj poszłam zjeść kebab. Ja kurwa nie mogłam wejść do środka i wpierdalałam na parapecie. Życie. Marzłam, cała się w sosie upierdoliłam i mi wszystko dzisiaj wkurwiało. No nie jest pani sama. No. To co teraz? No. Co mogę, w czym jeszcze mogę pomóc? No co, no nic. To co, zakładam rezerwację na 18 kwietnia. Pani paliła marihuanę jak skurwencyn. 19 mówię od początku. 19, 4 doby, tak? Tak, ale jednak na nazwisko syna. Jeszcze raz. Na nazwisko syna. On ma po ojcu nazwisko. No ale rezerwacja ma być na bąg Jaśkę. Nie. Na, nie. Bo się przypierdolą. To będzie do dentysty szedł syn. To będzie co? Syn będzie szedł do dentysty, nie ja, przecież ja zębów nie mam, on. To może lepiej na niego. Ale to będzie... Ja mam kurwa szufladę, ja nie mam zębów. Jak będzie kontrola, to będzie problem. To sztuczne pani wsadzi. No ja mam właśnie szufladę, no ale co? To powiedzą, po co pani do dentysty? Ale myślę, że nie sprawdzają, czy jest szuflada, czy takie na stałe. No, no ale będzie zaświadczenie o dentysty. Ale na syna nie dla mnie. Tutaj będzie syn? Ja dam syna, bo kurwa, my się nie dogadamy. Pani paliła marihuanę. Halo? No, bo tutaj właśnie mamuśka zatkała mi pokoik, a 19 będę oklejał samochód w Częstochowie. I? No i potrzebuję pokój, bo 4 dni mówią, że okleja się samochód. Ja proszę pani, muszę gdzieś się przespać te 4 dni i tak naprawdę to nie wiem, co w takiej sytuacji ja mam zrobić, nie? To niech pan poprosi tego, co panu będzie oklejało auto, żeby panu przesłał zaświadczenie, że to będzie robione. I wystarczy. No i może jak pan przyjedzie tutaj z tym i wypełni oświadczenie, no to może wystarczy. Nie, no bo jeżeli trzeba, to ja mogę się umówić do fizjoterapeuty albo do dentysty i wtedy takie oświadczenie dostaniemy od lekarza, nie? No to no musi pan jakoś sobie radzić, no. Może pani jest masażystką, bo mi pani masaż strzeliła. Nie, ja jestem recepcjonistką. A ile ma pani lat?
A w czymś jeszcze mogę pomóc? W związku z No, no rezerwacją? tak, no tak, no właśnie od 19 potrzebuje się przespać na 4 dni. Na jakie nazwisko ta rezerwacja? Bąk. Ale poczeka pani chwilę, porozmawiamy, bo co ja przyjadę i karę zapłacę, albo wy? To bez sensu. Musimy dogadać jakoś, wie pani, warunki. To proszę mi dać maila, ja panu wyślę oświadczenie, pan sobie je przejrzy i pan sobie sprawdzi, czy pan podlega takim A to rzuci pani tam swoją restrykcjom. fotkę? Proszę? Czy to rzuci pani tam swoją fotkę na Nie, mailu? nie dorzucę. No dobra, to niech pani pisze maila. Ja czekam na maila. Proszę. My, jak mama. Tak? A, jak Adrian. Tak. Ry, jak rower. Tak. E, jak Elżbieta. Tak. K, jak kret. Tak. Marek, ma pani? Mam. Co pani zapisała? To, co pan powiedział. Czyli co? Czyli to, co pan powiedział. Czyli co? No podaje pan dalszy ciąg tego maila. No tak, tylko żebym nie musiał bo jeszcze ja raz mam mówić. Tutaj kolejkę gości przy recepcji, niestety nie mogę tak długo rozmawiać. Przy COVID jest, nie ma żadnych gości. Albo mi pani daje ich do telefonu. Nie ma żadnych gości, jest pandemia. No tak, ale są pracownicze pobyty, więc najwyraźniej mam, skoro tak mówię. Pracownice to kurwa w hotelach za dwie dychy siedzą, proszę pani. Dobrze, czy coś jeszcze? Tak. Marek, było Marek. Kor dalej dyktować? Tak. L jak Elżbieta. Ma pani? L jak Elżbieta. O, jak, o jak, o. No dobra, dalej. O jak, Oxford. Mhm. My jak narta. G jak, wie pani co? Marek Long, 16, 1, 6, cymy. Cy jak... Cymbał, my, jak Marek. Jak pani wpisała, co pani ma? Żeby mi tylko mail doszedł. No i się rozłączy.